Teraz czytam prywatne życie elit II Rzeczypospolitej. Różnych lokali ludzie chodzili, gawędzili, na ziemiańską chodzili dawniej. Tam się spotkali skamandryci, to byli abstynenci. Od nas zdrowie wychodzi. Wiązali się tam różni tacy, co byli niestety, ale... Czy ty się lubisz spotykać w lokalu? Lubię. Ty poznałeś kiedyś jakąś panią w lokalu? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A chciałbyś? A kto by nie chciał? To jak się przysiądzie, słowa do słowa, można coś zamówić, herbatkę tam co, ciasteczko. Na przykład, ta rozmowa będzie się kleić. Po herbatę można sobie gdzieś pójść. Jak do pani, to pani zaprasza. A jak zaprasza, to co ja wtedy powinien zrobić? Chyba się zgodzić, no. Uśmiech i banknot. Śmiech to zdrowie. Dodaje uroku, no. No, Maja, jestem zaręczona, jestem szczęśliwa. No jeśli chodzi o ślub, to na razie jeszcze się zastanawiamy, kiedy pojechać do Urzędu Stanu Cywilnego. Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Duży mężczyźni to po prostu szpanują sportowymi samochodami, luksusowym mieszkaniem i po prostu do szczęścia brakuje tylko przede wszystkim jednego dziecka. Myślisz, że każdy chce mieć dziecko? Takie pary, które są po prostu bezdzietne, im należy tylko współczuć. Nie umiem na wózku tańczyć, wstaję, no i po prostu z kimś się poruszam. Taniec jest dla mnie bardzo ważny, a przede wszystkim ruch. To co jest lepszego w tańcu niż w judo? Właśnie, to jest trudne pytanie dla mnie. Czy to też chodzi o taką otoczkę, że jednak jest tak trochę, nie wiem, romantycznie? No właśnie, o to chodzi chyba. Nawet na pewno. Po prostu... Tylko proszę się nie śmiać, dobra? Chodzi o to, że jestem, po prostu jestem z kimś... No jestem z kimś. Jest temat naszego filmu banknoty i uśmiech. Z banknotami można zrobić dużo. Z uśmiechem już mniej. Tak, piłka nożna powstała w latach 90. 80. Co było dalej? Dużo meczów. A co chodzi o te zasady? O piłkach i o bramkach? Ktoś fauluje, to wychodzi tutaj czerwoną kartkę i schodzi z wojska. A co myślisz o chodniku, Rafał? Chodnik powstał w latach 90. 80. Co myślisz o piłce i ręcznej? Piłka ręczna... Też jest. I piłka ręczna, chutnik, chatkówka chutnik, koszkówka chutnik. A co ci się najbardziej podoba w piłce? Patrzeć na chutnika, a piłkarze grają. Czy lubi się pani uśmiechać na co dzień? Tak, bardzo. A czy lubi pani wydawać trochę pieniądze na jakieś drobne zakupy czy coś? Nie, jestem szczęśliwa. Nie chcę dobić się pieniędzy, tylko mieć tylko uśmiechy. Kariera jest jeszcze dla mnie ważna. Kariera. Nagrywanie. Czy pływała pani kiedyś statkiem w ogóle? Nie. Wiele pływało, no. A czy pani oglądać coś ciekawego, jak się ludzie ubierają na przykład? Moje się ubierają elegancko. Na sportowo też. No też. Ruch to zdrowie, no. Wiem. I prezencja też się liczy. Widać, że pan właśnie się ogolił. No, no bardzo to było cudowne. Jak się człowiek goi, to inaczej wygląda. No właśnie, to będzie elegancko wyglądać. Pan Martin jest wesoły. Wesoły, uśmiechnięty, wesoły, radosny. To się musi, no co? No, tak musi być. Cięcie. Dziękuję. Ja klaps, daj tutaj Michała. Klaps Michała. Ja i będę siedzieć. Wstań, idź tam prosto. Idź prosto.
i zjemy mikrofon. Czy ktoś może to wiewiórkę nagrać jeszcze? Nie potrzeba. Pani Karolinko, pani nie stucha, bo ona tu przeszkadza. On zwierzęta z lasu. Co było pierwsze? Las i zwierzęta, czy my? My. Ciści. My wszyscy. Tutaj my tu stoimy i siedzimy. Ja nie wiem, czy ja do końca mogę się zgodzić, wiesz? Pani się zgodzi. Wszystko będzie dobrze. A ja sprawię radość. Chcecie uśmiech, być szczęśliwym, wesołym, radosnym. I wszystko jest udane i połączone. Udała stadia będzie gotowa aż do 2020 roku. Tak. Właśnie do trzeciej ligi jest hajs. Daliśmy piłkarza chodnika Warszawa życzenie wynagrodzenia. Cały nasz klub chodnika jest bogaty. Czy łatwiej jest kogoś lubić, jak ktoś jest bogaty, Aniu? Tak, bo ludzie są sympatyczni, ambitni, mają dużo emocji, głoni, nie ma pieniędzy, zbierają z śmietnika pieniądze. Nie, to nie było fajne. Ja nie mam jednego przyjaciół, tylko mam dobry przyjaciół. Dobrze. Ważne, ile mają w portfelu, tak? Nie. Po prostu, czy są dobrzy? Tak. Teraz coś Rafał coś powie o moich interesowaniach. Co ja w życiu będę robić? Tak, piłka nasza powstała w latach 90. Ja nie mówię o meczu, tylko o moim interesowaniu. O meczu nie mówimy. Piłka nasza powstała w latach 90. 80. Rafał, ja ci mówię, nie mówimy o Hutniku, o meczu, tylko o nim mów coś. No to Ania, twoje zainteresowanie twoje. Co Ania będzie robiła za 2 lata? 2 lata będę robić, będę tu chodzić. Będę chodzić codziennie na warsztaty. Do środka. I są do szkoły, do samopomocy. I co dalej? Mów dalej, Rafał. Piłka nasza powstała w latach 90. Rafał, już! Dobra, koniec, dziękuję za rozmowę. Koniec. A ty mówisz o mnie, a nie o meczu. Koniec. Włączam mikrofon, włączam kamerę, błysk, dźwięki i klaps. Koniec. Do widzenia, pa!